parafia Podegrodzie, parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Jakuba apostoła w Małopolsce, na skraju Kotliny Sądeckiej, naprzeciwko potężnych wzgórz pięknych Radziejowej i Prechyby. Ta miejscowość należy do najstarszych w Polsce. Powstała w pierwszej połowie XI wieku. Była to stolica Lachów Sądeckich. Jeden z najwspanialszych synów tej ziemi, błogosławiony ojciec Stanisław Papczyński, urodził się tutaj obok kościoła w Podegrodziu 18 maja 1631 roku. Jego rodzicami to był tutejszy miejscowy kowal, zarządca dóbr majątku kościelnego. To była znacząca wtedy pozycja w środowisku. Ożenił się z Zofią Tacikowską, pochodzącą z pobliskiej Niskowej. Ojciec był bardzo surowym człowiekiem, wymagającym. Posiadali pole, więc pracowali na roli. Matka była bardzo subtelna, wrażliwa kobieta. Patrzyła codziennie rano za Dunajec, na klasztor sióstr Klarysek, który spoczywała święta Kinga. I codziennie rano śpiewała godzinki. Matka, która spodziewała się urodzenia Papczyńskiego, udała się na początku maja do klasztoru świętej Kingi. Modliła się o urodzenie dziecka. Wychodząc z tego kościoła, udała się do pobliskiej Mostek, to jest obok Starego Sącza, gdzie był przewóz. Siadła do łodzi, jednak Dunajec był wzburzony. Przewróciły tą łódź. No, na dramatyczny sposób ofiarowała siebie i to dziecko, które miało się urodzić Bogu. Synek urodził się 18 maja 1631 roku. Nadała mu na imię na chrzcie Jan, na pamiątkę Jana Chrzciciela, który nad wodą chrzcił. A ludzie w tym miejscu, po stronie Podegrodzia, wybudowali kaplicę świętej Anny, patronki rodzin. W tym samym roku, w 1631 roku. Nie łącząc jednej sprawy z drugą. Dopiero dzisiaj patrzymy z perspektywy, jak działa Boża opatrzność. O subtelności matki świadczy to, że kiedy ojciec Stanisław Papczyński udawał się do Podolińca na studia, to ofiarowała mu na drogę trzy podręczniki: poezję Wergiliusza, książkę teologiczną Klaudiusza i książkę Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa w języku polskim napisane. Stanisław Papczyński chodził tutaj do pobliskiej szkoły parafialnej, gdzie dyrektorem był ojciec. Bardzo kiepsko się niestety uczył i ojciec postanowił go nie przepuścić do następnej klasy. Był tak surowy, wymagający, nawet wobec własnego syna. Matka jednak trudziła się bardzo nad poszerzeniem wiedzy intelektualnej syna. No i z trudem skończył te trzy klasy tutaj szkoły parafialnej. Później posłano go do pobliskiej szkoły w Nowym Sączu. No niestety także kiepskimi wynikami tej szkoły nie skończył. Wtedy poprosił ojca, żeby pozwolił mu udać się do szkoły w Jarosławiu. To było kolegium jezuickie, znane wtedy w Małopolsce. Tam w krótkim czasie błysnęła jego wspaniała gwiazda. W ciągu tych kilku miesięcy osiągnął prawdziwy rozwój intelektualny, jednak przerwał te studia i udał się do Lwowa, ale tam go nie przyjęto niestety. Wtedy najął się do pracy korepetytora szlachecki, mieszczańskiej młodzieży. Niestety przyszło nieszczęście. Papczyński zachorował bardzo ciężko, wysoka gorączka, co więcej całe jego ciało pokryło się jednymi wielkimi wrzodami. Wyrzucono go z domu, gdzie mieszkał. Brakło pieniędzy, które dał mu ojciec. Zamieszkał w takiej kopie siana, właśnie w norze, za miastem, żebrał po ulicach miasta. We Wigilię Bożego Narodzenia już nie miał siły. Wszedł do pierwszego lepszego domu. Gospodarze nie wyrzucili go, zostawili. Zaopiekowali się nim po kilkunastu tygodniach jego leczenia. Gospodyni poszła na jarmark kupić owoce. I wtedy zgadzała się z kupcami, którzy ze Starego Sącza przyjechali do Lwowa. Skojarzono wtedy, że ten chory to syn sołtysa z Podegrodzia. Ojciec już był mocno schorowany, więc wysłał gospodarzy, żeby go przywieźli furmanką ze Lwowa do Podegrodzia. Ojciec już wtedy nie mógł więcej od niego wymagać. Otoczyła go miłością matka. Kiedy powrócił do zdrowia, ojciec pozwolił mu ponownie udać się do Lwowa. Tam go przyjęto wtedy do kolegium. Niestety również te studia musiał przerwać. Polacy przegrali z Kozakami w bitwie pod Batochem. Wszyscy mieszkańcy musieli opuścić Lwów. On poszedł do Rawy Mazowieckiej, tam skończył studia i wtedy przybył tutaj do Podegrodzia wykształcony już człowiek. A ojciec surowy, wymagający, powiedział: synu, w domu u nas nie chleba za darmo nie je, trzeba wziąć się do pracy. Zatrudnił go w pasienie owiec. W dokumencie, który zachował się, pisze, że dziękuję rodzicom, że do takiej pracy go zagonili, bo wtedy, kiedy patrzył na ten piękny świat, budziło się wrażliwe jego sumienie. Kiedy przyszły jego imieniny Jana, bo na chrzcie otrzymał Jan, do rodziców powiedział, że opuszcza Podegrodzie, idzie do Podolińca, do ojców PR-ów, wstępuje do zakonu, żeby służyć Bogu i ludziom.
Z okresu Papczyńskiego zachował się już niewiele. Tutejsza kultura to była kultura drewniana. Była piękna, pełna uroku, ona szybko jednak znikała. Jest bardzo żywy kult. Pamięć o Papczyńskim, przeżywane nabożeństwa. Powodzeniem cieszą się nowenny do błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego, które są każdego 18 dnia miesiąca, gromadzący tutaj rzesze wiernych. Są dni Papczyńskiego, rocznica jego beatyfikacji, konkursy o Papczyńskim i wystawy artystyczne. Ojciec Stanisław Papczyński został ukształtowany, jego życie, jego charakter, na pewno przez przepiękny świat przyrody, przez pobożność rodziców, także środowisko pracy, domu rodzinnego, który wyrastał.